Chodźcie, chodźcie. Niespodziankę mamy. Bardzo mi się podoba dzisiejszy wieczór, bardzo fajne występy, duża dawka humoru, można się pośmiać. Jest bardzo fajnie, bardzo miła atmosfera, są bardzo fajne kabarety i jest super. I tutaj jest progres, już jestem trzeci raz, jest coraz lepiej, także myślę, że się będzie rozwijało i będzie coraz fajniej. Robiony sketch. O, no sketch był dla mnie, według mnie najlepszy, ten z cmentarzem, ten z nieruchomościami i tak dalej, z tym marketingiem tych. Sprzedam urokliwy kawałek ziemi na osiedlu Marmurowy Zakątek. Cicha i spokojna okolica, niepowtarzalny mikroklimat, teren ogrodzony i strzeżony. Blisko kościół oraz kwiaciarnia. Najbardziej podobał mi się kabaret Porażenie prądem. I ich typuję właśnie jako zwycięzcę. Znałem, znam śmiercionośne zaklęcie. Uważaj, w rzędzie. Raz, dwa, trzy. Abracadabra! Co ty wiesz o zabijaniu? Dwa kabarety, które zdobyły najwięcej punktów, zmierzą się w pojedynku i z tego pojedynku zostanie wybrany zwycięzca sketch-upu. Czekaj, tu ja też zadzwonię. Ojej, bateria się wycofała. Ostrzeliłeś się! Nie! Na krwawie! To jest nieistotne! Wódka się skończyła! Nie! I w tym momencie zmieniamy nieco konwencję tej całej scenki. Musical. Musical. Może być. Proszę bardzo, musical. Zawsze marzyłem, że spotkam cię tutaj w górach, w górach. Drodzy Państwo, kabaret pod napięciem zdobył 4 punkty. Kabaret wyjście ewakuacyjne zdobył 7 punktów. A ogólnie często oglądasz kabarety? Ostatnio rzadziej, kiedyś temu bardzo dużo oglądałem kabaretu. Tak, oglądam tam sobie w internecie jakieś kabarety. Moja siostra również miała kabaret, więc ten klimat nie jest mi całkiem obcy. I każdemu potrzeba jest dystansu do siebie, do świata i kabaret uczy tego dystansu.